Ryszard Sawicki, specjalista w ogrodzie botanicznym UMCS. Państwo widzicie z tyłu za mną klon czerwony, amerykański gatunek klona. Dalej tam wierzba jest, wszędobylskie forsycje. Drzew mamy uprawianych w terenie około 1500. Paulownia cesarska wzbudza duże zainteresowanie. Dąb gontowy też jest jednym z takich gatunków, który tego, świerk wężowy. To są takie, które powszechne takie zainteresowanie wzbudzają. Garyż, czyli pierwiosnek bezłodygowy, jest gatunkiem wymarłym już w Polsce. Jest jedno stanowisko zastępcze tylko. Tak już w naturalnych stanowiskach nie ma go w Polsce. Jest kilka gatunków, które już wymarły.